Urząd miasta w Mławie podpisał umowę na rewitalizację skweru na Wólce. Park przy dawnej Komorze Celnej zyska nowe oblicze i stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Pomysł zagospodarowania terenu okazał się najpopularniejszym w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Skweru właśnie rekreacyjnego, który wygrał ubiegłoroczną edycję miejskiego budżetu obywatelskiego. Będzie on powstawał przy ulicy Dworcowej w Mławie, a pierwsza nasza edycja budżetu obywatelskiego już została zrealizowana. Wtedy też decyzją mieszkańców powstał plac zabaw przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jeszcze w tym roku Mława wzbogaci się o kolejne tego typu miejsce, tym razem po drugiej stronie torów. Powstanie nowy, bardzo atrakcyjny park, który będzie stanowił miejsce zabawy i wypoczynku dla dzieci, ale też dla osób dorosłych. Wyposażony w bardzo nowoczesną i atrakcyjną infrastrukturę wypoczynkową. Zgodnie z projektem skwer będzie wyposażony w elementy placu zabaw, to jest park linowy, zjeżdżalnie oraz piaskownice. Z myślą o dorosłych przygotowana zostanie siłownia zewnętrzna. Nie zapomniano także o wyglądzie parku. Otoczony ładną zielenią i wyposażony w takie urządzenia jak ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, latarnie oczywiście, żeby w porze wieczorowo-nocnej również był to atrakcyjny teren dla mieszkańców Wólki. Rewitalizacja skweru zgodnie z założeniami budżetu obywatelskiego będzie kosztować prawie 300 tysięcy złotych. Prace mają potrwać do listopada tego roku.